Podsumowanie zawsze zaczyna się od jednej rzeczy, spraw finansowych. Jednak lata, przede wszystkim 2007-2008, to była zmiana systemu finansowego, duże pogorszenie systemu finansowego dla samorządów, przede wszystkim związane ze spadkiem dochodów z PIT-u, ze zmianami ustawowymi, które spowodowały ten spadek dochodów. No i to spowodowało, jak wyliczyliśmy, około 7-8 miliardów mniej co roku w systemie samorządowym pieniędzy. Stąd związek poświęcał wiele czasu na to, żeby po pierwsze pokazać posłom, że coś takiego w ogóle zrobili, bo oni tego nie wiedzieli. Przekonać rząd, że te wyliczenia są poprawne. Zdobyliśmy 300 tysięcy podpisów pod inicjatywą ustawodawczą, która została złożona. Myśmy nazwali tą inicjatywę Stawka 8 miliardów. Złożyliśmy taki projekt ustawy. No, niestety parlament nie znajduje siły, żeby go w ogóle rozpatrzeć. I to jest z jednej strony sukces, że potrafiliśmy zmobilizować samorządowców i pokazać wszystkim i samorządowcom i posłom, że problem istnieje, ale z drugiej strony słabość, bo nie mamy wystarczającej siły, żeby wymusić na posłach obradowanie nad tym projektem i rozwiązanie istniejącego problemu. Także to był okres, gdzie samorządy się bardzo zadłużyły, ale z drugiej strony w samorządach bardzo poprawiła się jakość usług publicznych. W dużym stopniu dzięki Związkowi Miast Polskich. Takie działania jak zbudowanie systemu analiz samorządowych, gdzie można zdobyć dużo informacji, jak funkcjonują samorządy, można się porównać z innym samorządem, można zobaczyć, jakie rozwiązania kto inny stosuje, jakie my stosujemy, czy jesteśmy od niego lepsi, czy jesteśmy od niego gorsi. To jest olbrzymi sukces związku. Takie systemy w Europie są tylko dwa. Jeden jest w Norwegii, a drugi jest w Polsce. W związku z tym z tego możemy być dumni, ale dzięki takim podejściu, że kiedy się porównujemy, możemy także wymieniać się doświadczeniami. Związek Miast Polskich zdobył także pieniądze zewnętrzne na tworzenie grup wymiany doświadczeń, na promowanie różnych dobrych rozwiązań. Nie zawsze dla największych miast, bardzo często dla tych miast małych, średnich, którym jest trudniej znaleźć nowoczesne rozwiązanie. No i dzięki temu są pokazywane nowe rozwiązania w zarządzaniu finansami publicznymi, w gospodarce komunalnej, w sprawach bezpieczeństwa, w różnych dziedzinach funkcjonowania miasta. I z tego też związek na pewno może być dumny. Dla nowych władz jak zawsze. Pieniądze, jeszcze raz pieniądze. Nie o to chodzi, żeby tak po prostu dostać więcej kasy. Byłoby pięknie, ale pewnie jest niemożliwe, bo trzeba by te pieniądze komuś zabrać. Myślę, że to, co jest najważniejszym wyzwaniem, to, jak można oszczędniej świadczyć usługi publiczne. A można. O tym jesteśmy przekonani, że można, że jest wiele jeszcze dziwnych rozwiązań w prawie polskim, kosztownych rozwiązań. Można od oświaty poczynając, poprzez zarządzanie służbą zdrowia, ale także nawet na administracji. Wszędzie przy odpowiedniej zmianie przepisów można byłoby albo świadczyć usługi na wyższym poziomie, albo świadczyć usługi taniej. No i to jest dzisiaj największe wyzwanie dla związku, żeby uprzytomnić rządowi, żeby uprzytomnić posłom, że często drobne zmiany mogą bardzo poprawić sytuację ludzi. 12 lat to jest prawie połowa w ogóle historii odrodzonego samorządu w Polsce, więc z jednej strony to jest oczywiście olbrzymi powód do dumy. To, co jest najważniejsze osobiście dla mnie, to jest to, jakich ludzi się spotyka na swojej drodze, a ja spotkałem wielu naprawdę bardzo fajnych ludzi i coraz bardziej się przekonuję, że nie barwy polityczne, nie to, czy ktoś jest z dużego, czy z małego ośrodka, nie to, czy jest kobietą, czy mężczyzną, tylko tak naprawdę, jakie ma cechy charakteru, jakie ma doświadczenie, to świadczy o tym, czy jest dobrym samorządowcem, czy nie jest dobrym samorządowcem, a zdarzyło się mi w Związku Miast Polskich spotkać wielu dobrych samorządowców, takich, od których się czegoś nauczyłem. Przenosiłem to i do działalności związkowej, ale także do działalności miasta Poznania. Nie ma przecież żadnego wstydu w tym, że człowiek się uczy od innych, że w jakichś dziedzinach inni są lepsi, trzeba ich podglądać i przenosić na swój grunt. To jest wielka zaleta samorządowców i myślę, że trochę mi nawet szkoda, że przez te wszystkie lata ten ruch samorządowy nie jest już tak spójny, jak był kiedyś na początku, że nie ma tej takiej wspólnej walki. Dzisiaj jest trochę więcej profesjonalizmu, a mniej może takiego szaleńczego romantyzmu, trochę powstańczego. Może trochę mi tego brakuje, ale to jest po prostu zmiana czasu. Wszyscy stajemy się bardziej profesjonalni, ale ludzie w związku to jest to, co jest największą siłą tego związku. Także jeszcze raz dziękuję bardzo za absolutorium, bardzo za uznanie dla naszych działań, a myślę, że o przyszłości, że będziemy mieli okazję porozmawiać. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo panu profesorowi.